Nieważne, czym się dzisiaj zajmujesz, nieważne, jaki zawód wykonujesz. Zobacz, jak Agnieszka i Marcin zarabiają, pomagając. Praca w Ełko jest pracą dla osób zaangażowanych, wytrwałych. Jest pracą, która daje ogromną satysfakcję i korzyści, ale trzeba tutaj dać część siebie. Satysfakcja i zadowolenie jakby wynika z pomocy innym osobom, tak? które właśnie potrzebują tego, do których trafiam bezpośrednio, trafiam poprzez inne osoby. Powoduje to, że angażuję się całą sobą. Zawsze jestem pod telefonem, zawsze jestem do dyspozycji i zawsze jestem gotowa pomóc. Firma wspiera nowych agentów poprzez szkolenia, poprzez materiały, tutaj również motywacyjnie konkursy. Natomiast my wspieramy się jako struktura, jako agenci. Daje nam to ogromną satysfakcję. Spotkałam tutaj ludzi na swojej drodze, którzy się rozwijają, którzy chcą się rozwijać, którzy angażują się w swoją pracę i którzy robią to, bo chcą to robić. To, w jaki sposób pracujemy i ile pracujemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. I jeśli będziemy pracowali sukcesywnie, wówczas będziemy odnosili sukcesy. Uważam, że można robić to dodatkowo. Dużo moich agentów, którzy są w mojej strukturze, rozwijamy się wspólnie i dzięki temu te osoby idą dalej. Można to traktować jako zajęcie dodatkowe, można pracować na etacie, na inne umowy, w innych firmach, można rozwijać się jak najbardziej w innych miejscach. Natomiast jeśli pracujemy w 100%, to jest to czas 8-godzinnej przynajmniej pracy, która powoduje ogromne korzyści i daje też efekty, tak? Które później widać. Praca w Ełko jest inną pracą niż wykonuję na co dzień, tak zwana na etacie. Przyjemnie jest porozmawiać z klientami, ludzie, którzy żyją w nieświadomości, że w ogóle należą im się jakieś pieniądze, a ktoś im zapuka do drzwi i przedstawi się i powie, że jest w stanie im jakąś kwotę zapewnić z odszkodowania, przynajmniej jakieś po części marzenia sobie spełni. Możesz robić to, co robisz, a to tym zająć się dorywczo, tak samo jak ja robię. Na przykładzie moich dyrektorów. Okej, ja zacząłem z nimi współpracować, uczyć się od listopada zeszłego roku. Zostałem rzucony od stycznia tego roku na głęboką wodę. Co mi zaimponowało w pewnym momencie, to, że mój dyrektor Marcin i dyrektor Krzysztof faktycznie ciężką pracą od maja zeszłego roku do grudnia mogli sobie pozwolić kupić sobie auta. Praca związana z Ełko jest o tyle fajna, że ja bynajmniej nie odczuwam żadnego ciśnienia odgórnego. No bo kwestia jest tego typu, że ile ja zrobię, to tyle zarobię. Tutaj nic nie inwestujesz. Okej, wizytówki. No bo wizytówka, wiadomo, będzie się rozpowszechniać. Tutaj nic nie inwestujesz. Tu inwestujesz, okej, w buty. No bo trzeba się nachodzić. To wszystko. Ja chcę się przekonać też na własnej skórze i chcę iść tą drogą. W końcu pojawią się korzyści finansowe, bo wiadomo, o to chodzi, o finanse. Jak widziałeś, Agnieszka zajęła się tą pracą w 100%, dzisiaj jest na stanowisku wicedyrektora. Marcin dzisiaj traktuje tą pracę jako dorywczą. Doszedł do stanowiska kierownika grupy, zaraz do wicedyrektora. To on pokazuje, że można traktować tą pracę trochę inaczej, nie angażując się w niej w 100%, a iść bardzo, bardzo wysoko. Oglądając Agnieszkę, która pracuje w Warszawie, widząc Marcina, który pracuje w Łodzi, zastanawiasz się, czy naprawdę tak można. To Ciebie zależy, czy dołączysz do Agnieszki, czy dołączysz do Marcina, ale przede wszystkim dołącz do nas, do Europejskiego Centrum Odszkodowań.